Cześć, ja jestem Grzesiek. Dzisiaj mamy 26 października, a to jest vlogo podcast o nazwie Greg Motorsports. Dziś opowiem bardziej o różnicach w stylach jazdy, w prowadzeniu, w pracy, właśnie odnośnie kilku maszyn w MotoGP oraz w Formule 1. Będzie też parę słów o DTM oraz o wczorajszym finale sezonu mistrzostw IndyCar. Także zostańcie ze mną, zapraszam. To tak, pozwolę sobie zacząć najpierw od serii DTM, o której też powiedziałem właśnie we wstępie. Otóż powoli, jeśli chodzi o DTM, spływają tam, zwiększa się zainteresowanie przyszłorocznymi przepisami, które mają wejść do DTM, czyli odejście od obecnej tzw. Class 1, z której też korzysta seria Super GT w klasie GT500, na rzecz klasy GT3, z lekkimi modyfikacjami, to miałoby to się nazywać GT Pro. Tutaj jak na razie wiemy, że nie będzie raczej zmiany sprzęgła w samochodach GT3, więc też w samej serii DTM ulegnie zmianie procedura startu. Do tej pory to były starty zawsze stojące z miejsca, jednakże samochody GT3 są dość takie właśnie nie bardzo przystosowane ten do startów z miejsca. I byłoby to dość sporym wyzwaniem dla samych sprzęgieł, dla tych konstrukcji, które są obecnie stosowane w tej klasie. To też uznano, że najprawdopodobniej od przyszłego roku to się zmieni i będziemy mieli starty lotne w DTM. Natomiast do samej właśnie zgłoszeń, samego zainteresowania nowymi przepisami w tej serii, to tutaj też pojawia się zainteresowanie ze strony Lamborghini. Tutaj głównie chodzi o ekipę Grasser Racing, czyli taką jedną z takich najważniejszych ekip Lamborghini w wyścigach właśnie klasy GT3. Tutaj sam szef, a nawet właściciel tego zespołu mówi, że są zainteresowani, jednakże muszą poznać bardziej przepisy techniczne. Muszą też poznać koszty, też właśnie jakby to miało wyglądać, ponieważ wstęp takie założenia, które już są tam gdzieś powoli rozwijane przez samą organizację ITR, która jest promotorem tej serii, zakładają, że to ma być około niespełna miliona euro rocznie, jeżeli chodzi o samo utrzymanie samochodu, o sam właśnie samochód, o właśnie takie koszty wystawienia. Oczywiście też do tego dochodzą inne koszty, a i właśnie w tymże temacie tenże zespół oraz też samo Lamborghini chcą właśnie uzyskać takie szersze, dokładniejsze informacje, ponieważ są zainteresowani, tak też podobno wielu innych producentów i też wiele innych ekip są zainteresowane, ale właśnie muszą te szczegóły zostać bardziej właśnie określone, uściślone, żeby wiedzieć właśnie, jak się do tego przygotować, czy wiedzieć w ogóle, czy się iść właśnie w ten temat, iść właśnie w DTM, wchodzić właśnie w tą serię, która ma właśnie przejść na platformę GT3. I też taką kolejną rzeczą, która też właśnie nie pomaga w tym wszystkim, jest to, że wpisowe, tak zwane te opłaty wpisowe wszystkie, są uzależnione od tego, w jakim terminie się kto zgłosi do serii, do udziału w serii. Właśnie w pierwszym terminie, który się kończy właśnie gdzieś na początku listopada, ta kwota ma być tutaj niższa, nie zapamiętałem też za bardzo kwoty, jednakże to ma być coś około właśnie 40-60 tysięcy euro, to jest coś w tym stylu. I potem mają być takie jeszcze dwa kolejne progi w dwóch innych kolejnych terminach, aż dodam do połowy stycznia, w których te kwoty mają rosnąć. I jednak to jakby zmusza potencjalnych producentów oraz zespołu do tego, aby zgłosić się do serii, która jeszcze nie jest tak do końca właśnie sprecyzowana, która jeszcze nie jest, jeszcze jej przepisy na przyszły rok oraz różne inne sprawy organizacyjne jeszcze nie są zatwierdzone. Jednakże po wypowiedziach właśnie Gerharda Bergera oraz też samych ogólnych innych władz tej serii oraz reprezentantów właśnie promotora, możemy dojść do wniosku, że podobno seria właśnie cieszy się dość sporym zainteresowaniem, ponieważ mają tutaj już, są w kontakcie z blisko 40 różnymi podmiotami. Tutaj głównie chodzi o ekipy prywatne, bo to seria ma być wciąż oparta na ekipach prywatnych, które są właśnie zainteresowane startami w tej serii w przyszłym roku, więc widzę, że naprawdę tutaj cały ITR oraz sama seria naprawdę poczyniły dość spory krok naprzód, że tak jak w lipcu, w sierpniu jeszcze w ogóle nie wiedzieliśmy, czy ta seria w ogóle przetrwa na przyszły rok,
do przyszłego sezonu. Tak, teraz widzimy, że jest jak najbardziej tutaj już jakaś wykreowana droga, jest już jakaś coś już wyklarowane. Jednakże wciąż trzeba dopiąć pewne szczegóły, wciąż trzeba dopiąć pewne kwestie, ponieważ musi to być, jest to istotne, szczególnie z perspektywy zespołów w obecnych czasach, gdy mamy właśnie wiadomo, co mamy na zewnątrz i też budżety też są niezbyt wygórowane i zespoły właściwie liczą każdego centa, każde euro. Więc też wszystkie takie sprawy techniczne oraz komercyjne muszą być jak najszybciej zapięte i prawdopodobnie ma to się stać właśnie jeszcze w tym roku, ma to być wszystko już tak ogłoszone na 100% i wtedy zaczniemy poznawać taką wstępną listę startową, która z czasem ewoluuje i będzie w końcu poznamy gdzieś na początku przyszłego roku, poznamy już tą taką finalną listę startową, która utworzy nam całą tą stawkę DTM. Nie wiadomo, czy tam w tym wszystkim zobaczymy zespół Orlen Team ART wraz z Robertem Kubicą, to jest niepewne, bo tutaj sam kierowca, także sam koncern tutaj niczego do tej pory nie zadzieli, żadnych takich szczegółów, czy są zainteresowani dalszym programem, czy nie są. Tutaj to jest wszystko jeszcze do poznania i prawdopodobnie o tym też dowiemy się gdzieś na początku przyszłego roku, tak jak już to zwykł ogłaszać właśnie koncern, który jest sponsorem Roberta Kubicy. To teraz tak przejdziemy do MotoGP na dwa kółka. I tutaj oczywiście należałoby najpierw powiedzieć, że oczywiście niesamowity wyścig zaliczyło Suzuki wczoraj podczas Grand Prix Treluer, tak zwanego drugiego Grand Prix Aragonii. I tutaj faktycznie widać, że jednak Suzuki jest niesamowitą maszyną, że chyba są tym najlepszym motocyklem w stawce. Oczywiście tutaj mają już kilka, to jest już trzecie podwójne podium w tym sezonie. Pierwsze było w Barcelonie, teraz mieliśmy przed tygodniem drugie podwójne podium, teraz też mamy podwójne podium dla Rinsa oraz dla Mira, więc można powiedzieć, że faktycznie Suzuki w tej części sezonu jest chyba jednym z najlepszych motocykli w stawce. Oczywiście też nie wiemy za bardzo, gdzie w tym wszystkim jest Honda, ponieważ Honda poczyniła w ten weekend, widać, kolejny krok naprzód. Mieliśmy w treningach cały czas na bardzo mocnych pozycjach i Alexa Marqueza, i Taka Nakagamiego, jednakże obydwaj niestety ulegli presji i nie zdołali ukończyć tego wyścigu, obydwaj zaliczyli wywrotki podczas samego wyścigu już. Oczywiście dojechał do mety Stefan Bradl oraz też Karl Kraszow, jednakże oni nie są aż tak reprezentatywnymi zawodnikami HRC. Tutaj trzeba czekać na to na kolejne weekendy, co pokażą właśnie Marquez oraz też Nakagami, bo to jednak oni są takimi najważniejszymi zawodnikami Hondy. I tu jeśli chodzi właśnie i o Hondę i Suzuki, chcę powiedzieć jedną rzecz, oczywiście otóż Matt Oxley, czyli taki jeden z takich najbardziej najlepszych, myślę, dziennikarzy w paddocku MotoGP, który właściwie zna niesamowicie taką stronę techniczną, też mentalną, jeśli chodzi o cały sport i właściwie po prostu zna ten sport od podszewki i naprawdę artykuły, które on tworzy dla różnych portali, są naprawdę must read, są naprawdę czymś trzeba się zawsze zapoznać, ponieważ zawsze można z tego coś dla siebie wyciągnąć. I on ostatnio opisał to, że Ohlins, czyli taki główny dostawca zawieszenia oraz też amortyzacji dla zespołów w MotoGP oraz też w niższych klasach, wprowadził nowy amortyzator tylny. I co ciekawe właśnie, i to Suzuki i Honda z niego głównie korzystają, Yamaha oraz też pozostali producenci tutaj dość jednak konserwatywnie do tego podchodzą, bo z jednej strony oczywiście ten nowy amortyzator, który jest tam w pewnych obszarach poprawiony i jest po prostu jakoś udoskonalowaną wersją tego, co było, z czego wcześniej korzystało właśnie Suzuki oraz Honda, to ten nowy amortyzator jest czymś, można powiedzieć, lepszym. Jest to nowszy produkt, który powinien być zapewniać lepsze czucie motocykla, a szczególnie oczywiście czucie tyłu dla konkretnych zawodników. Jednakże inni producenci, poza właśnie Hondą i Suzuki, zdecydowali się póki co z tego nie korzystać, ponieważ nie wiedzą, jak to będzie współgrało z całym pakietem. Otóż nie sztuką jest to, aby wsadzić pojedyncze części z najwyższej półki, z najlepszym wykonaniem oraz takie high-endowe,
ale sztuką jest to, by to wszystko razem zgrać, by cały pakiet wspólnie był taką jedną całością, by ta całość właśnie tak bardzo dobrze ze sobą współgrała i żeby łącznie dawała to, czego wymaga zawodnik, który musi mieć odpowiednie czucie, który po prostu potrzebuje tego czucia, by czuć się pewnie na motocyklu. A jeśli po prostu wsadzimy takie części, że powiem, najnowsze do motocykla, ale ich nie zgramy ze sobą, nie zgramy ustawień, to zawodnikowi może niewiele dać i mimo, że może mieć takie części, to po prostu to jednak to nie jest ten droga. Trzeba po prostu zawsze stawiać na to, aby zawodnik miał dobre czucie, aby zawsze czuł się pewnie w tych obszarach, których on potrzebuje. Jedni zawodnicy muszą czuć się dobrze w środku zakrętu, tak jak tutaj głównie z tego słynął Jorge Lorenzo, tak jak z tego obszaru teraz słynie właśnie Suzuki, też słynie po prostu zawodnicy Yamahy, w tym też Franco Morbidelli, a inni jak na przykład, nie wiem, Marquez jeden oraz drugi, czy Taka Nakagami, czy Andrea Dovizioso, oni potrzebują dobrego czucia na hamowaniu, na wejściu zakrętu i po prostu muszą mieć dobre czucie, by jak najpóźniej hamować, żeby potem w środku zakrętu bardzo powoli wykonać zwrot, niemalże jak to mówią, na monecie i potem zrobić wystrzał z wierzchołka zakrętu, żeby potem mieć właśnie to znowu odczucie, że ten tył gdzieś tam nie odjedzie na przykład, albo przód też tam nie odskoczy i móc po prostu w ten sposób pokonywać zakręty, by potem móc dobrą prędkość na prostej uzyskać. I jak widać Suzuki oraz Yamaha, tutaj Yamaha, Honda, tutaj poszli właśnie taką troszkę nieznaną drogę, a widać, że to im się opłaciło. Widać, że to im się opłaca, że jednak trzeba pójść takim troszkę ryzykantem i widać, że teraz zbierają z tego żniwo. Zbierają tego plon w postaci właśnie takich mocnego tempa, mocnych wyników zarówno i w Suzuki, i w Hondzie, oczywiście mówię Honda. Nie do końca wiadomo, gdzie by była wczoraj, gdybyśmy mieli normalnie cały czas w wyścigu Nakagamiego oraz Marqueza. Natomiast widać, że wciąż jest coś nie tak z fabrycznymi Yamahami i teraz właśnie przejdziemy do takiego drugiego podtematu związanego z MotoGP. Otóż po treningach w piątek, na briefingu właśnie zawodników Yamahy, padło takie pytanie. Otóż czemu jest tak, że Vinales, Rossi, który jest teraz nieobecny i wróci prawdopodobnie na Walencję, oraz Quartararo, czemu ci trzej zawodnicy korzystają z tegorocznych Yamah, a Franco Morbidelli musi wciąż jeździć takim motocyklem przejściowym, który jest takim ani 2.19, ani 2.20. Tam są pewne części z zeszłorocznego, a pewne też z tegorocznego. To jest taka wersja przejściowa. Można to nazwać takim motocyklem z Grand Prix Walencji 2019, ale z testów. Czyli po prostu wciąż to jest jakiś tam zeszłoroczny na przykład. I już tam jakimiś po prostu poprawkami, ale to nie jest taki pełnoprawny motocykl na rok 2020. I tutaj zawodnicy wybrnęli z tego w taki sposób, w tym też właśnie sam Morbidelli też się wypowiedział, że droga, którą idą właśnie idzie Honda, Ducati, KTM, czyli właśnie same tegoroczne motocykle dla tych ekip głównych, ekip satelickich, są super pomysłem, ponieważ jest aktualny cały czas motocykl, cały czas jest ta nowa maszyna, która wciąż się oczywiście rozwija. I to jest też świetna droga. Jednakże Yamaha, w Yamaha uważają, przynajmniej tak oficjalnie, ponieważ możliwy jest też taki scenariusz, że po prostu Petronas nie miał za bardzo jak wyłożyć więcej pieniędzy, aby też zapewnić Morbidellemu aktualną specyfikację. Ale takie oficjalne tłumaczenie jest takie, że dzięki temu, że Morbidelli jest na tej rocznej Yamasze, to zawsze jest takie porównanie z zeszłym sezonem, że wiedzą, jak się by zachował zeszłoroczny motocykl w tych warunkach, na tych oponach i ogólnie po prostu w takim wyścigu. Natomiast taki KTM tej sytuacji nie ma. Oni nie wiedzą, jakby się zachowała zeszłoroczna maszyna. I nie wiadomo, czy im to teraz się przydało, czy też nie, bo oczywiście wczoraj też Paul Espargaro zanotował bardzo fajny wynik w dziesiątce, ale jednak poprzednie wyścigi, głównie właśnie to wszystko, to co się wydarzyło po Grand Prix Styrii, gdzie wygrał Miguel Oliveira, też Espargaro Paul znalazł się na podium, to od tego momentu właściwie było tylko takie pojedyncze podia się pojawiały. Nie było jakiejś tam bezpośredniej walki o wygraną, że po prostu KTM troszkę przysiadł, troszkę opadł,
stali się trochę mniej konkurencyjni, już nie walczą bezpośrednio o wygrane i możliwe, że im takie porównanie się przydało. I właśnie z tego porównania może korzystać Yamaha, może korzystać wciąż Honda, ponieważ wciąż Nakagami jest na rocznej Hondzie. Wciąż w pewnym sensie mogą też korzystać z tego w Ducati, ponieważ Joan Zarco oraz Tito Rabat jeżdżą na Avintiach, które są motocyklami, znaczy są w Avinti, która korzysta z GP19, czyli zeszłorocznych Ducati. I właśnie chyba widać właśnie teraz, że faktycznie te zeszłoroczne motocykle naprawdę na tym etapie sezonu spisują się fantastycznie, co jest czymś trochę dziwnym. Jednak te nowsze maszyny powinny teraz, już w tej końcówce sezonu, powinny być już lepiej dopracowane, lepiej rozwinięte, szczególnie, że teraz mamy drugi weekend na tym samym torze, to jednak nie powinna być sytuacji, w której Joan Zarco spisuje się, można powiedzieć, znacznie lepiej od tegorocznych zawodników Ducati, czyli tutaj chodzi głównie o Dovizioso oraz o Petrucciego. No ale tak nie jest, no jak widzimy Zarco, no wczoraj przecież był w czołowej piątce i to jest w ogóle jakiś absurd momentami, że no Ducati, które tak bardzo słynie z takich innowacji, nie jest w stanie poczynić kroku naprzód względem zeszłorocznej maszyny, która nie jest przystosowana do tegorocznych opon, które też są w ogóle też innym tematem, dość ciekawym tematem, to też opisał Matt Oxley. No ale to tak nie za bardzo powinno być jednak, no podobnie z Yamahą, że jednak Vinales znowu gdzieś też trochę przepadał, Fabio Quartararo też przepadali dalej w stawce. Ale to też jakby wynika z tego, że jednak Yamahy potrzebują dobrego startu, bo raczej właśnie potem przepadają w stawce, bo jednak na proste nie są w stanie walczyć. A w zakrętach, w środku zakrętu też ciężko wyprowadzić jakiś atak na innego zawodnika. Ale tak jeszcze przechodząc ten taki kolejny temat właśnie w MotoGP, taki pokrótce. Dość ciekawy artykuł właśnie też Matt Oxley napisał na temat opon, na temat Dovizioso, na temat też Pecco Bagnaia. Otóż właśnie tegoroczne opony powinny właśnie mocniej sprzyjać właśnie Suzuki, Yamasha. To nie jest tajemnica od początku sezonu, że właśnie tak też się dzieje, że właśnie te opony bardziej pasują pod motocykle, które korzystają z wysokich, które po prostu polegają na dobrej prędkości w środku zakrętu. To jest, tu chodzi głównie o tylną oponę. I to miałoby też być właśnie częściowym wytłumaczeniem tego, czemu Dovizioso oraz Petrucci sobie nie radzą. Oraz też różnie bywa to z Jackiem Millerem. Ale miałby sobie dobrze radzić Pecco Bagnaia. Otóż Włoch ma właśnie polegać na tym właśnie, że on ma właśnie polegać na dobre prędkości w zakręcie i dobrze miałby wykorzystywać tą tylną oponę, która właśnie nie lubi zbytnich uślizgów, która po prostu jakby potrzebuje tej płynnej jakiejś jazdy i to miałby właśnie zapewniać Pecco Bagnaia, a tego właśnie nie miałby zapewniać ani Petrucci, ani właśnie Dovizioso. To właśnie ci dwaj zawodnicy mają jakby lubić takie właśnie bardziej uślizgi, taką bardziej agresywną jazdę. Takie właśnie późne hamowanie do wierzchołka, a potem taki ostry wystrzał. A z kolei Bagnaia, który ma za rok zastąpić ich obydwu na Ducati, ma właśnie to robić taki bardziej w sposób, ale właśnie jak robi to Morbidelli, jak to robi też Quartararo, też robił wcześniej Joan Zarco na Yamasze, czyli tak po prostu płynniej. Jednakże to wciąż jakby niewiele się zdaje, ponieważ od drugiego wyścigu na Misano Pecco Bagnaia niestety no trochę przysiadł, że jednak no jego też wyniki opadły, nie są takie imponujące jak to było wcześniej, że jednak możliwe jest to, że temperatury mają przeszkadzać Włochowi właśnie w temu dobrym obsługiwaniu tej tylnej opony i to ma właśnie mu utrudniać całą pracę. Tak też właśnie z temperaturami widać też właśnie no Yamahy w zeszłym tygodniu też mocno przepadały, oczywiście poza Quartararo, który miał zbyt wysokie ciśnienia i przez to przegrzewał tą opony i przez to nie miał za bardzo w ogóle, nie miał czym skręcać, nie miał za bardzo czym jechać. Ale pozostałe Yamahy z kolei tydzień temu właśnie zmagały się z tymi niskimi temperaturami, które nie za bardzo im pomagały właśnie w zakrętach i odbierały po prostu ich taki ostateczny atut, który ma Yamaha M1. Natomiast tego problemu nie miały znowu Suzuki, ani tydzień temu, ani w ten tydzień, ani w ten weekend. Że właśnie Suzuki okej, polegają na takiej prędkości w zakrętach, a nie aż w tak znacznym stopniu, jak właśnie robi to Yamaha, że jednak one są takim gdzieś, można powiedzieć, czymś przejściowym między właśnie Yamahą, a Hondą, Ducati, KTM-em.
I z tego ma też wynikać właśnie taka dobra dyspozycja właśnie Suzuki, że ponieważ oni nie są, że powiem, wszechstronni, ponieważ nie mają prędkości na prostych. Te prędkości są wciąż fatalne i tak jest od 5 lat. Ale oni jednak mają z tymi prędkościami się trochę mniej zmagać. No a jednocześnie właśnie w tych zakrętach są właśnie bardziej uniwersalni, że jak są w stanie jechać tymi różnymi właśnie takimi liniami, właśnie taką przejściową między Yamahą a resztą stawki, i to ma im jakoś tutaj pomagać. Ok, to teraz tak przejdziemy sobie jeszcze niemalże na koniec do samochodów jednomiejscowych, do Formuły 1 oraz do IndyCar. Otóż wczoraj mieliśmy wyścig w Sankt Petersburgu, finał całego sezonu. Tutaj była dość prosta matematycznie, znaczy nie prosta. Sytuacja była taka, że Scott Dixon miał dość sporą, bo około 30-punktową przewagę nad Josephem Newgardenem, który właśnie walczył o trzeci tytuł z Nowozelandczykiem, który właśnie broni prowadzenia i zapewnił sobie wczoraj szósty tytuł. Jednakże tutaj sytuacja była taka, że Joseph Newgarden musiałby wygrać wyścig oraz też zdobyć parę punktów za prowadzenie w wyścigu, za najszybsze okrążenie. A Scott Dixon musiałby skończyć naprawdę gdzieś tam daleko, daleko w dziesiątce. Jednakże tak się nie stało. I tutaj chcę powiedzieć właśnie to, że ten sezon w IndyCar był taki naprawdę taki bardzo specyficzny, bo oczywiście mieliśmy poprzesuwany sezon, mieliśmy mocno przebudowany kalendarz z wiadomych przyczyn. Ale co do właśnie takiej walki o tytuł mistrzowski, to na początku sezonu wydawało się, że naprawdę Scott Dixon zgarnie ten swój szósty tytuł, którym wyrówna rekord AJ Foyta właśnie w ilości mistrzostw, że zgarnie go naprawdę gdzieś tam w połowie sezonu, że jeszcze to będzie miało miejsce jeszcze przed właśnie podwójną rundą na Indianapolis na wersji drogowej. Ale tak też się nie stało. Potem właśnie gdzieś tak w połowie sezonu nagle się okazało, że jednak Nowozelandczyk trochę opadł w formie, trochę jego ta forma spada, gdzieś tam był zamieszany w różne jakieś incydenty, zdarzenia na torze, gdzieś tam właśnie kończył wyścigi w środku stawki. I te punkty zaczął odrabiać właśnie Newgarden, który właśnie bronił tytuł po jego zeszłorocznym zdobyciu. I jednak no, ta walka nie była taka właśnie, znaczy ten tytuł właśnie Dixona nie był taki pewny. Jednakże wczorajszy wyścig ułożył się jak ułożył, był dość taki nieprzewidywalny, ponieważ właściwie jego połowę dystansu spędziliśmy pod żółtymi flagami, bo tu co chwilę właśnie były jakieś różnego rodzaju kolizje, wypadki, zdarzenia na torze, które niestety właśnie bardzo mocno właśnie te ograniczyły możliwości walki i mieliśmy obydwu pretendentów mieliśmy na podium, wygrał Newgarden przed Dixonem. Ale ta druga rzecz, jaką chcę powiedzieć odnośnie IndyCar, to na podium mieliśmy też Pato Warda, czyli zawodnika McLarena, i tu naprawdę muszę pochwalić ten zespół. Oczywiście to nie jest zespół w pełni McLarena, ponieważ to jest zespół Schmidt-Peterson Motorsports, który został przejęty w większości przez McLarena, przez brytyjską markę. Ale trzeba powiedzieć właśnie, że ten zastrzyk finansowy, to wsparcie, które właśnie przyniósł McLaren, naprawdę pomogło tej ekipie gdzieś tam pójść wyżej. I trzeba powiedzieć, że naprawdę, jak w tym roku mieliśmy dominację oczywiście głównie Hondy, czyli tej ekipy Genasiego oraz też tutaj Andretti'ego, i momentami gdzieś tam to podgryzała ekipa Team Penske, Rogera Penske na Chevroletach, to właśnie McLaren, który też korzysta właśnie z silników Chevroleta, naprawdę może być w przyszłym roku mocnym, mocnym rywalem, może być mocną ekipą. Oczywiście nie wiem, jak będzie wyglądała przyszłoroczna forma poszczególnych silników, czyli właśnie Hondy oraz Chevroleta, ale naprawdę, jeśli chodzi o Chevy, to trzeba powiedzieć, że naprawdę McLaren jest po tej przejściu od Hondy, w sensie jako ekipa Schmidta Petersona, która rok temu była na Hondach, a w tym roku jest na Chevroletach, to naprawdę ten pierwszy sezon, naprawdę należą się brawa, należą się naprawdę słowa uznania, bo ta ekipa może przechodzi właśnie z takiej ekipy środka stawki, takiego wyższego środka stawki do ekipy czołowej, i za rok może mieć naprawdę piękną walkę właśnie kierowców McLarena i Penske versus oczywiście silniki Hondy. Natomiast co do Formuły 1, to dość ciekawy artykuł opublikował na swoim na BBC opublikował Andrew Benson, który według pewnych źródeł, do których ma dostęp,
wydedukował, zrozumiał, poznał jakby dlaczego wynikają pewne różnice właśnie między Verstappenem a Alexem Albonem w Red Bull Racing. Otóż ta konstrukcja, co też potwierdzają tutaj się pewne doniesienia, których też słyszałem bliżej wiosny, czyli lata, ta konstrukcja, przy której współpracuje Honda jako partner silnikowy, ma mocno polegać na, znaczy ma charakteryzować się tym, że podobnie jak w MotoGP, jak Honda czy Ducati, ten samochód ma być taki bardzo agresywny, czyli nie ma za bardzo polegać na prędkości w zakrętach, w środku zakrętu, w złożeniu, w pełnym skręcie, ale ma być takim właśnie taką agresywną maszyną, która właśnie musi mieć, która, że powiem, wystrzeliwuje z zakrętów. Oczywiście Mercedes wystrzeliwuje szczepiby, ponieważ ma trochę więcej mocy, ale ta właśnie konstrukcja Red Bulla ma być taka właśnie agresywna, że ona nie lubi za bardzo prędkości w środku zakrętu. Ma to jakąś tutaj mieć posterowność, to nie jest jakąś wadą, po prostu to jest taka konstrukcja bardziej dopasowana pod Maxa Verstappena, że oczywiście wciąż Red Bull jest aerodynamiczny, naprawdę jest, jeśli chodzi o aerodynamikę, jest naprawdę wciąż niesamowitą konstrukcją. Jednakże ich po prostu główną zaletą, ale też wadą, ma być to, że właśnie mają mieć generalnie właśnie niski opór aerodynamiczny, czy mają oczywiście częściowo jakoś tam lekceważyć, znaczy wyrównywać niedobory silnika Hondy, które wciąż gdzieś tam istnieją. Mają mieć te wyższe trochę wyższe prędkości niż by mieli normalnie, przez co muszą hamować trochę później, ostrzej, na wprost, w środku zakrętu mają trochę niższe prędkości niż by mogli mieć, ale wciąż oczywiście są bardzo szybcy w zakrętach i mają wykonywać taki ostry zwrot w zakręcie i wystrzał, czyli podobnie jak właśnie powiedziałem, jak w MotoGP robi to KTM, Ducati czy Honda. I Alex Albon w przeciwieństwie do Maxa Verstappena ma tego bardzo nie lubić, ma tego bardzo nienawidzieć. On ma właśnie podobno wymagać, właśnie jego styl jazdy po prostu wymaga tego, aby ten samochód był taki bardziej płynny, by polegał na tych prędkościach w zakrętach, w środku zakrętu, by właśnie gdzieś tam był mniej agresywny. I to ma właśnie powodować to, że właśnie Tajlandczyk, którego czas się powoli kończy w tej ekipie, ma bardzo właśnie po prostu być taki niezgrany z tym samochodem. Właśnie Max Verstappen, który jak wiemy powszechnie bardzo słynie z takiego właśnie stylu, który oczywiście wciąż ewoluował przez lata i będzie ewoluowywał w najbliższym czasie, tak samo jak styl Hamiltona czy styl Vettela. Verstappen ma po prostu właśnie bardziej lubić tą charakterystykę, ponieważ ten samochód jest, no bądźmy szczerzy, to jest kontynuacja zeszłorocznej maszyny, która została bardziej zbudowana właśnie już pod Maxa Verstappena, gdzie już nie było Daniela Ricciardo, gdzie już właśnie Holender był już bardziej właśnie tym głównym kierowcą, gdzie on już miał bardziej nadawać rytm rozwoju właśnie i właśnie dlatego poszli w tą stronę. I podobny taki temat, też taką sytuację widać właśnie w Ferrari. Sebastian Vettel, jak wiemy dobrze, w czasach silników V8 miał bardzo polegać na tym, że na tej przyczepności z tyłu, którą miało generować, czy to właśnie dmuchany dyfuzor, czy właśnie tutaj wydech koandy, czy po prostu wszystkie tego typu rozwiązania właśnie, które opierały się na tym, że dawały dobre czucie tyłu, dobrą przyczepność tyłu. Charles Leclerc właśnie ma, jakby jego styl ma nie wymagać tego za bardzo, jakby nie potrzebuje tego, że on po prostu czuje się dobrze, nie czuje się źle, gdy nie ma tej przyczepności tyłu. Oczywiście zawsze przyczepność tyłu zawsze warto mieć, jak wiadomo. Ale właśnie Vettel po prostu jest kierowcą, który tego potrzebuje, który jest do niego po prostu niezbędny. I nie jest w stanie za bardzo się po prostu przestawić. I z tego ma też wynikać to, że właśnie i w Red Bullu, i w Ferrari są właśnie różnice w wynikach. Pomijam oczywiście to, czy w Ferrari samochody są równe, czy w Red Bullu. Raczej są. Chociaż ten temat też poddaje się wątpliwościom. Otóż wczoraj po wyścigu w Portugalii, gdzie Lewis Hamilton przebił właściwie już rekord Schumachera w liczbie wygranych, Mattia Binotto miał być właśnie pytany o to, czy samochody są, brzydko mówiąc, równe. On to miał potwierdzić, jednakże tam wciąż gdzieś krążą plotki, że jak te samochody mają mieć jakieś różnice, jeśli chodzi właśnie o jakieś o specyfikacje, o też jakieś różne o rodzaj ustawień i tak dalej. Z tego ma też miałaby wynikać różnica w dyspozycji obydwu kierowców. Jednakże ja tego, że powiem, nie powiem, nie chcę tutaj mówić, czy jestem po tej stronie, czy nie po tamtej, ponieważ prawdy nie znamy. Prawdy nie znamy i dopóki ktoś się na mnie, że powiem, nie rozleje,
ktoś nam się po prostu nie wypowie szczerze na ten temat, to nie poznamy prawdy. I jednak dlatego też nie zachęcam właśnie do tego za bardzo wspierania teorii, że Ferrari ma różne bolidy. Jednak radzę do tego podejść po prostu bardziej właśnie na zasadzie, że po prostu różnica w stylach jazdy, w stylach pracy kierowców może to robić tą częściowo, może robić tą różnicę. Innym faktem jest też to, że po prostu Ferrari, mimo że zrobił jakiś tam progres w Portimao i naprawdę ludzie poprawiło trochę samochód, szczególnie w obszarze dyfuzora i podłogi, na czym też właśnie skorzystał Vettel, to wciąż Ferrari po prostu jednak ma spore niedobory, ma wciąż niedostatki i wciąż jednak no jest, łącznie jest jednak za McLarenami, za Renault, za Racing Point, oczywiście za Red Bullami i Mercedesem też. I teraz tak kończąc już na sam koniec taki finalny temat, otóż odnośnie Red Bulla, Helmut Marko miał się wypowiedzieć, że Alex Albon ma właściwie już około 2 wyścigów, by się wykazać. Ta wypowiedź padła tuż przed Grand Prix, przed wyścigiem o Grand Prix Portugalii, więc prawdopodobnie, więc możliwe, że jeden z tych wyścigów, który mieliśmy wczoraj, był już tym pierwszym z 2 wyścigów, który jest taką finalną szansą dla Tajlandczyka. Prawdopodobnie właśnie tutaj Imola ma być już tą finalną szansą, by się po prostu Tajlandczyk wykazał. Inaczej najprawdopodobniej po tym sezonie wyleci ze składu właśnie Red Bulla, pożegna się z posadą. Najprawdopodobniej będzie to też wylot po prostu z programu juniorskiego Red Bulla, ponieważ no, mają trochę juniorów, którzy właśnie pukają do ich drzwi i sama przyszłość Daniła Kwiata nie jest pewna, co dopiero właśnie Alexa Albona. I prawdopodobnie właśnie Albon miałby właśnie stracić w ogóle, wypaść po prostu z kręgu zainteresowania Red Bulla oraz też niestety w ogóle wypaść z Formuły 1, jeżeli tak to się ułoży. Oczywiście też z Formuły 1 może wypaść tutaj nam na chwilę George Russell, ale to już są takie mniej pewne plotki, chociaż obecni właściciele Williamsa tutaj jakby podsycają takie, dolewają oliwy do ognia, mówiąc, że zaprzeczają takim doniesieniom, ale tak widać, no jednak gdzieś tam ziarnko prawdy jest i właśnie i w Williamsie i w Red Bullu, oczywiście w Red Bullu jest to potwierdzone. Powiedzieli, że jednak Helmut Marko powiedział, że jeśli Albon się nie poczyni kroku naprzód i nie zmniejszy tej straty do Verstappena, który go wczoraj zdublował, no to niestety właśnie Red Bull nawet powiedział wprost, że poszukają kierowców spoza programu. I tutaj miałby się właśnie na horyzoncie pojawić i Nico Hülkenberg i Sergio Perez. To oczywiście jednak Perez miałby być stawiany w gorszej pozycji, ponieważ on miałby wnieść wsparcie jakieś tutaj od swoich sponsorów i tego Red Bull miałby nie chcieć. Nie chcą być kojarzeni z takim kierowcą, który właśnie wnosi wsparcie. Mimo że jest bardzo konkurencyjny, jest bardzo szybkim kierowcą Meksykanin, to jednak Red Bull nie chce mieć takiego skojarzenia, jednak oni chcą to wszystko finansować sami. A z kolei Hülkenberg ma jednak być tą właśnie taką opcją wręcz numer 1, którą ma wręcz preferować Max Verstappen. Więc tutaj jak się wszystko dobrze ułoży, może mieć za rok właśnie niestety George'a Russella poza w ogóle stawką na ten rok, dwa. Sergio Pereza może mieć w Williamsie, a w Red Bullu może mieć Nico Hülkenberga, co byłoby naprawdę czymś wręcz chichotem losu. Bo jednak no, rok temu wydawało się, że Niemiec po prostu żegna się ze sportem i raczej tu się nie pojawił już raczej tak na taki dłuższy czas. A tu proszę, może mieć za rok znowu Niemca z powrotem. Jednakże wszystko to musi się wciąż, na to wszystko musi zostać potwierdzone, to wciąż wszystko musi się tam gdzieś ułożyć, zostać potwierdzone, dopiero wtedy będzie można powiedzieć, że tak też się na pewno stanie. Okej, to był czwarty odcinek programu Reg Motorsport. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że tutaj ktokolwiek mnie wysłuchał, może mnie nikt nie słucha, może gadam sam do siebie, do gaśnicy, do ściany, nie wiem. W każdym razie oczywiście tak jak zwykle zachęcam do oceny filmu, do komentarzy, sugestii wszystkich, tutaj proponowania tematów i tak dalej. I widzimy się w najbliższym czasie. Cześć!